Silnik 1.9 TDI to prawdziwy król diesli i dlatego zaraz poznasz jego wady, zalety, typowe usterki i ceny części zamiennych. Oto jeden z najsolidniejszych diesli na rynku. Zaczynamy! Ten turbodiesel to nie jest jakiś tam silnik, to motor, który wypełnił treścią karty motoryzacji. Służył i służy setkom tysięcy kierowców. To napęd, który otworzył erę wtrysku bezpośredniego w dieslach do samochodów osobowych, a następnie ten wtrysk spopularyzował. To będzie bardzo obszerny poradnik, dlatego na początek przygotowaliśmy 1.9 TDI w pigułce, czyli telegraficzną listę zalet i wad tego silnika. Zaczniemy od zalet. Bardzo szeroka dostępność zamienników części. Wzorowa elastyczność i solidny ciąg na niskich obrotach pozwalający rzadziej zmieniać biegi i jeździć oszczędnie. Niskie lub bardzo niskie zużycie paliwa. Szerokie spektrum mocy różnych wersji silnika. Solidna od strony mechanicznej konstrukcja. Praktycznie brak typowych poważnych usterek poza jedną wersją BXE. Motor dobrze znany polskim warsztatom. A teraz wady. Wersje z pompowtryskiwaczami, np. o mocy 101 czy 130 koni mechanicznych, są czułe na jakość oleju i paliwa, szczególnie zimą. Hałaśliwa praca. Wersja z pompowtryskiwaczami jest uznawana za głośniejszą od tej z pompą wtryskową. Utrzymanie w dobrym stanie osprzętu silnika z dużym przebiegiem jest kosztowne, ale to wada wszystkich nowoczesnych turbodiesli. Mnogość wersji silnika 1.9 TDI powoduje problemy przy dopasowaniu używanej części do motoru zamontowanego w Twoim samochodzie. Wadliwa seria BXE z obracającymi się panewkami, o której dowiesz się więcej już niedługo. Czy wobec tego polecamy silnik 1.9 TDI? Tak. To jeden z najsolidniejszych diesli, jakie obecnie jeżdżą po naszych drogach. To, czy będzie wymagał inwestycji, zależy głównie od przebiegu i tego, czy poprzedni właściciel nie unikał inwestowania w swój samochód. Jeżeli unikał, to unikajcie zakupu takiego samochodu. Kiedy kupujecie Volkswagena Passata, Golfa, Seata Leona, Skodę Octavię, Audi A4 czy jakiekolwiek inne auto z tym dieslem, to nie patrzcie na piękny lakier i na błyszczone koła, tylko jeźdźcie przed zakupem na fachową diagnostykę silnika. Dlaczego ta diagnostyka jest taka ważna? Dlatego, że wymiana np. turbosprężarki, kompletu pompowtryskiwaczy plus kilku innych gadżetów ze sprzętu silnika 1.9 TDI może kosztować tyle, co pół samochodu albo i cały samochód, jeżeli ma już swoje lata. Zapytajcie też właściciela, co ile kilometrów wymieniał olej. Jeżeli co 30 tysięcy kilometrów, to albo szukajcie innego auta, albo bardzo dokładnie sprawdźcie je przed zakupem z pomiarem ciśnienia sprężania w cylindrach włącznie. A teraz trochę historii. Silnik 1.9 TDI to prawdziwa legenda techniki diesla. Jego historia sięga roku 1991, kiedy to trafił pod maskę Audi. Miał pewne wady, w zimie bardzo trudno się rozgrzewał, wywoływał silne wibracje i hałasował, ale wszystko to traciło znaczenie w perspektywie bardzo niskiego spalania. Motor 1.9 TDI naprawdę zrewolucjonizował wizerunek silników diesla i oferował zużycie paliwa nieosiągalne dla jednostek z wtryskiem pośrednim. Jedyny zawód pod tym względem czekał właścicieli Audi w zimie, kiedy to niedogrzane 1.9 TDI potrafiło palić dużo. Bezpośredni wtrysk paliwa zastosowany w silniku 1.9 TDI wymagał bardzo wysokiej precyzji i znacznego ciśnienia. Z zasady silniki wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem paliwa są głośniejsze od tych z wtryskiem pośrednim i aby temu zaradzić, wprowadzono w 1.9 TDI dwustopniowe wtryskiwacze. To rozwiązanie pozwoliło na realizację tak zwanego wtrysku wstępnego przy wykorzystaniu tradycyjnej rotacyjnej pompy wtryskowej montowanej od początku w silnikach 1.9 TDI. Rotacyjna pompa wtryskowa to skarb pod maską Volkswagena Golfa, Passata czy Skody Octavii, bo silniki, w których ją stosowano, uchodzą za najtrwalsze konstrukcje i najtańsze w naprawie. Pierwszy niewielki wtrysk inicjował zapłon paliwa w cylindrach silnika, aby następujący po nim skok ciśnienia związany z właściwym wtryskiem oleju napędowego nie był tak gwałtowny. To miało redukować hałas. Trzeba też podkreślić, że silnik 1.9 TDI z reguły zapewniał lepszą dynamikę, nawet mimo niższej mocy, od podstawowych wersji benzynowych oferowanych wówczas w popularnych autach. Zdecydowanie do takich podstawowych, prostych i niedrogich w naprawach samochodów należał np. Volkswagen Passat B5 1.6, ale na tle nawet najsłabszego silnika diesla 1.9 TDI podstawowa wersja benzynowa była ślamazarnym autem i zużywała znacznie więcej paliwa. Także nawet jeżeli znajdziesz w ogłoszeniach Golfa 1.9 TDI o mocy 90 koni, to nie musisz się martwić o osiągi i elastyczność.
Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia w silnikach 1.9 TDI koncernu Volkswagena pojawiło się rozwiązanie stosowane na tak masową skalę w autach osobowych chyba tylko przez ten właśnie koncern. Mowa o pompowtryskiwaczach, które pozwoliły na uzyskanie jeszcze wyższego ciśnienia wtrysku, a przez to także obniżenie zużycia paliwa. Silniki 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami dorobiły się nawet potocznej nazwy. Mówi się na nie często 1.9 TDI pompowtryskiwacz. Same pompowtryskiwacze też mają swoją nazwę w żargonie mechaników i w ogłoszeniach samochodowych. To pompowtryski 1.9 TDI. Niestety ani dwustopniowe wtryskiwacze przy pompie rotacyjnej, ani pompowtryskiwacze nie wyeliminowały głównej wady silnika TDI, czyli dieslowskiego klekotu i silnych wibracji, które w mniejszych autach przenoszą się na kabinę, pedały i kolumnę kierownicy. Jeżeli słyszycie głośny klekot spod maski używanego auta, to wcale nie musi oznaczać, że z silnikiem jest coś nie tak. Po prostu pracuje tam 1.9 TDI. Wraz z pojawieniem się pompowtryskiwaczy silnik 1.9 TDI zaczął wymagać bardziej wyszukanej obsługi i rygorystycznego przestrzegania m.in. jakości i rodzaju oleju silnikowego. Do tego pompowtryskiwacz, jak często nazywa się diesla 1.9 TDI, wymaga stałej dbałości o jakość paliwa wlewanego do baku. I nie jest ważne, czy jest to bak Volkswagena Golfa 1.9 TDI, Audi A4, Skoda Octavii czy Seata Leona z dieslem. Zawsze trzeba być ostrożnym, wybierając stację benzynową. Dlaczego taka ostrożność jest niezbędna? Dlatego, że w pompowtryskiwaczu silnika Volkswagena 1.9 TDI poruszanym przez wałek rozrządu wytwarzane jest gigantyczne ciśnienie. Aby je uzyskać, potrzebna jest bardzo duża siła mechaniczna do przesunięcia tłoska pompowtryskiwacza. Wystarczy drobny pył w oleju czy zanieczyszczenie w paliwie albo zbyt duża gęstość oleju lub paliwa, aby zniszczyć pompowtryskiwacz, który jest bardzo drogi. Na przykład kupowany jako nowa część zamienna firmy Bosch kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Za sztukę! Odnośnik do galerii z linkami do wszystkich części oleju i akcesoriów, o których powiemy, znajdziesz w opisie filmu. Natomiast wracając do szkód spowodowanych zanieczyszczonym paliwem lub olejem, to często konieczna jest też naprawa głowicy. Utrzymanie w dobrym stanie pompowtryskiwacza Volkswagena 1.9 TDI wymaga przede wszystkim stosowania specjalnego oleju, np. Castrol Edge Turbo Diesel, takiego, który zachowa swoją warstwę na powierzchni tłoczka pompowtryskiwacza nawet przy bardzo dużym nacisku. Shell, który współpracuje z Volkswagenem i którego oleje były używane do pierwszego zalania wielu silników Volkswagena w fabryce, zaleca do silniku z pompowtryskiwaczami olej Shell Helix Ultra Professional AV0W30. W silnikach 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami trzeba także rygorystycznie przestrzegać terminów wymiany paska rozrządu ze względu na jego dodatkowe obciążenie. Wałek rozrządu musi przecież poruszać tłoczkami wtryskiwaczy. I tutaj uwaga! Najlepszym źródłem ustalenia, przy jakim przebiegu trzeba pasek rozrządu silnika 1.9 TDI wymieniać, jest autoryzowany serwis marki auta, w którym motor mamy zamontowany. Okresy między wymianami paska są bowiem bardzo różne i zawierają się w przedziale od 60 aż do 120 tysięcy kilometrów. Nasza rada jest taka, żeby po zakupie auta z silnikiem 1.9 TDI i niepewnym przebiegiem czy historią serwisową od razu wymienić pasek rozrządu. Markowy zamiennik zestawu paska rozrządu z pompą wody można kupić już za 400 zł. Za najbardziej niezawodne, a także przyjazne warsztatom uznawane są wczesne silniki 1.9 TDI, które miały rotacyjną pompę wtryskową i moc od 75 do 110 koni mechanicznych. Zdecydowanie najpopularniejszym dieslem z tej rodziny jest wersja o mocy 90 koni, dobrze znana warsztatom. Najczęściej, choć nie zawsze, ma ona turbosprężarkę o stałej geometrii, a jeżeli mamy szczęście, to wyposażone w taki silnik auto może nie mieć także drogiego w naprawach dwumasowego koła zamachowego. Zamiennik takiego koła, na przykład od firmy Valeo, kosztuje niecałe 2000 zł. 90-konne silniki Volkswagena 1.9 TDI przy odpowiedniej dbałości bez trudu osiągają przebiegi rzędu 300-400 tysięcy km i to nawet wtedy, gdy kierowca lubi mocno wciskać gaz. Jeszcze jedna ważna rada, nie myślcie, że jeżeli znacie moc silnika 1.9 TDI, to już możecie być pewni, jaka to wersja. Zdziwilibyście się, jak dużo jest odmian silnika Volkswagena 1.9 TDI w jednej tylko wersji mocy 90 koni, a przecież tych mocy było całe mnóstwo, 90, 100, 105, 110, 130 koni. Dlatego przy każdym zakupie najdrobniejszej nawet części do tego diesla przygotujcie sobie numer silnika, z którego zostanie odczytana jego dokładna wersja. Jeżeli trafiliście na silnik 1.9 TDI o mocy 110 koni i więcej, to możecie być niemal pewni, że ma on droższą w naprawach i mniej trwałą turbosprężarkę o zmiennej geometrii oraz dwumasowe koło zamachowe. Niektóre wersje silnika 1.9 TDI mogły współpracować z filtrami cząstek stałych, a to w używanym aucie ze znacznym przebiegiem, dopóki ceny filtrów DPF będą tak astronomicznie wysokie, może oznaczać tylko kłopot. Na szczęście istnieje metoda na nieinwazyjne czyszczenie filtra cząstek stałych metodą płukania i koszt takiej regeneracji ma szansę zamknąć się w kwocie kilkuset złotych wraz z demontażem i montażem filtra.
Jeżeli warsztat, z którego często korzystacie, nie prowadzi takiej usługi, to są firmy, do których można wysłać zdemontowany filtr. A teraz przejdziemy do typowych usterek tego silnika. Choć jednostki napędowe 1.9 TDI uchodzą za trwałe i niezawodne, to warto wiedzieć, jakich objawów można się spodziewać. Najłatwiejszym z nich do wyczucia dla kierowcy jest chyba spadek mocy. Przyczyn może być kilka. Jedną z pierwszych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jest nieszczelność układu dolotowego. Szczególnie negatywny wpływ na osiągi samochodu z silnikiem 1.9 TDI mogą mieć nieszczelności przewodów powietrznych między turbosprężarką a kolektorem ssącym, na przykład w okolicach interkulera montowanego niemal we wszystkich wersjach silnika 1.9 TDI. Jeżeli to interkuler będzie nieszczelny lub odkształcony mechanicznie, to nowy zamiennik można kupić za około 350 zł. Spadek mocy może być także wywołany przez źle działający zawór recyrkulacji spalin zwany zaworem EGR. Tutaj oferta zamienników jest bardzo duża, stąd i szeroki wachlarz cen, które startują od 100 zł i sięgają nawet 500 zł dla 105-konnej wersji silnika 1.9 TDI. Skoro wiadomo już, że zawór EGR potrafi sprawić kłopot, to warto wiedzieć, co wskazuje na jego awarię. Mogą to być na przykład takie objawy. Nierówna praca na niskich obrotach, tak zwane falujące obroty. W skrajnych przypadkach silnik gaśnie na biegu jałowym. Silnik nie rozwija pełnej mocy. To trudne do sprawdzenia, jeżeli wcześniej nie jeździliście autem takim jak to, które chcecie kupić. Dym z rury wydechowej. I tu uwaga, bo to może być objawem wielu innych uszkodzeń. Czy zawór EGR lepiej czyścić, czy wymienić? Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, wszystko zależy od stanu zaworu oraz metod, którymi dysponuje warsztat. Z jednej strony oczyszczenie zaworu EGR do 1.9 TDI, którego elementy nie uległy jeszcze zużyciu i erozji, chemicznej lub mechanicznej, może przynieść podobny efekt, co jego wymiana. Z drugiej jednak strony nieumiejętne oczyszczenie zaworu recyrkulacji spalin do silnika 1.9 TDI i każdego innego może doprowadzić do trwałego uszkodzenia tego podzespołu. Specjalistyczne środki chemiczne nie zawsze wystarczają do oczyszczenia EGR-u i czasem trzeba użyć także metod mechanicznych, a wtedy ryzyko uszkodzenia zaworu rośnie. Zapewne dzwoniąc do warsztatu spotkacie się z propozycją zaślepienia zaworu recyrkulacji spalin i korekty oprogramowania komputera sterującego pracą silnika. To może zadziałać, ale po pierwsze spowoduje wzrost zawartości trujących tlenków azotu w spalinach, a po drugie to tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, co się będzie później działo. Silnik otrzyma oszukaną informację zabezpieczającą przed wchodzeniem w tryb awaryjny, jeżeli warsztat wiedział, jak to zrobić, ale jak dawkowane będzie paliwo na tle stanu fabrycznego, kiedy zawór EGR działał, nawet jeśli był brudny, tego raczej nikt wam dokładnie nie powie. Nie dowiecie się także, jaka będzie temperatura w cylindrach po zaślepieniu EGR-u, bo silnik nie posiada takiego czujnika, który mógłby mu o tym powiedzieć. Z pewnością proces spalania paliwa w cylindrach silnika 1.9 TDI z zaślepionym zaworem recyrkulacji spalin nie będzie przebiegał tak, jak go zaprojektował producent. A jak to wpływa na zużycie paliwa? To jest bardzo częste pytanie. Wygląda na to, że ekologią zbytnio się nie przejmujemy, za to spalaniem już tak. Jedni twierdzą, że po wycięciu zaworu EGR ich 1.9 TDI pali o 1-2 litry więcej oleju napędowego na każde 100 km. Inni z kolei mówią, że po zaślepieniu zaworu EGR, czego oczywiście nie polecamy, choćby ze względów ekologicznych, spalanie nie zmieniło się. A jaka jest prawda? To zależy, czy patrzymy na teorię, czy na praktykę. W teorii Volkswagen, Audi, Skoda czy Seat z silnikiem TDI z wyciętym zaworem recyrkulacji spalin ma prawo palić więcej. Spaliny dostarczane przez ten zawór zastępują w cylindrze świeże powietrze, przez co faktycznie silnik pracuje tak, jakby miał większą pojemność skokową. Jeżeli zaślepimy EGR, to zawsze, nawet przy niewielkich obciążeniach, pełna objętość cylindra wypełniana jest świeżym ładunkiem powietrza. Druga sprawa to wydłużona faza nagrzewania silnika po zaślepieniu EGR-a. Jeżeli go unieszkodliwisz w swoim turbodieslu, to kiedy silnik jest zimny, spaliny nie będą wracały do cylindrów, aby ogrzać zasysane do nich zimne powietrze. 1.9 TDI z zaślepionym EGR-em będzie się dłużej nagrzewało po zimnym starcie, a zimny silnik w fazie nagrzewania musi więcej palić. Co więcej, w silniku diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa, niezależnie czy to będzie wtrysk Common Rail jak w najnowszych silnikach 1.6 TDI i 2.0 TDI, czy pompowtryskiwacze, czy tradycyjna pompa wtryskowa, nadmiar ciepła powstający podczas pracy silnika pod małym obciążeniem jest bardzo niewielki. A skoro jest niewielki, to zimą ledwo wystarcza do utrzymania odpowiedniej temperatury pracy silnika na wolnych obrotach lub pod niewielkim obciążeniem. Wtedy brak dogrzewania zasysanymi do cylindrów gorącymi spalinami, a za to odpowiada sprawny zawór EGR, może spowodować, że na wolnych obrotach lub podczas wolnej jazdy temperatura silnika będzie spadać. Nie dość, że wzrośnie wtedy spalanie, to jeszcze w kabinie będzie zwyczajnie zimno. Aby w ogóle nie odczuć różnicy po zaślepieniu zaworu EGR, trzeba by było po każdym uruchomieniu silnika postawić cegłę na pedale gazu i nie zdejmować jej aż do wyłączenia silnika po zakończeniu jazdy, bo przy pełnej mocy zawór EGR pozostaje nieaktywny.
a tak nie zrobią nawet najwięksi desperaci i fani palenia gumy. Skoro już wiesz, czego się spodziewać po wycięciu zaworu EGR, decyzja należy do Ciebie. Zanim jednak wymienisz zawór, który daje objawy, jakby się nie domykał, pomyśl, w jakim stanie jest układ wydechowy z zachwytem powietrza do zaworu recyrkulacji spalin. Zdarza się, że przytkany wydech powoduje wzrost ciśnienia w układzie i wtedy nawet niewielkie uchylenie zaworu EGR powoduje wdmuchnięcie znacznej ilości spalin do cylindrów, dając objawy uskodzonego zaworu. A teraz opowiemy o turbosprężarce. Jak to w turbodieslu, przyczyną spadku mocy silnika Volkswagena 1.9 TDI może być także turbosprężarka. Jej zużycie można poznać po zwiększonym zużyciu oleju silnikowego, połączonym z dymieniem z układu wydechowego, a nierzadko także z większą hałaśliwością turbiny, której gwizd staje się wtedy bardzo natarczywy. Aby dbać o turbinę, pamiętajmy, aby nie gasić od razu rozgrzanego jazdą silnika, a pozwolić mu chwilę popracować na wolnych obrotach, aby turbosprężarka mogła się schłodzić. Historia naprawy źle działającej turbosprężarki silnika 1.9 TDI ma dwa różne rozdziały. Pierwszy to turbo o stałej geometrii, które jest prostsze w regeneracji i dlatego można je bez obaw regenerować. Druga możliwość to turbina o zmiennej geometrii, tak zwana VTG, której regeneracja wymaga bardzo wysokiej precyzji. Jest jednak i dobra wiadomość, turbo VTG silnika Volkswagena 1.9 TDI może nie działać dobrze także z powodu uskodzenia siłownika podciśnieniowego, odpowiedzialnego za zmianę geometrii turbiny. Turbosprężarkę do silnika 1.9 TDI w wersji o mocy 105 koni mechanicznych wraz z kompletem przewodów, uszczelek i zestawem montażowym można kupić już za 1500 zł, ale górny pułap cenowy jest bardzo wysoki i bez trudu sięga 3000 zł, zależnie od producenta. Zazwyczaj turbo jest regenerowane, a przy zakupie do czasu weryfikacji oddawanej na wymianę używanej części pobierana jest kaucja. O ile silnik 1.9 TDI z uszkodzoną turbosprężarką kopci w zasadzie non-stop, o tyle zużycie wtryskiwaczy objawia się dopiero po solidnym dodaniu gazu. W ekstremalnych przypadkach auto zostawia za sobą chmurę czarnego dymu. Zużyte wtryskiwacze gorzej rozpylają paliwo, które nie do końca się spala. W dodatku pojawiają się też kłopoty z rozruchem silnika. Takie objawy to często znak, że czas na regenerację wtryskiwaczy. Na szczęście jest wiele warsztatów, które sobie z tym poradzą, ale nie da się tego zrobić i tanio, i dobrze. Dobrze zregenerowany wtryskiwacz powinien działać tak samo dobrze jak nowy. Korpus nowego wtryskiwacza marki Bosch kosztuje około 900 zł. A jakie są objawy uszkodzonej pompy wtryskowej silnika 1.9 TDI i ile kosztuje taka pompa? Jeżeli silnik opornie się uruchamia na zimno i na ciepło, a moc rozwijana jest nierównomiernie, to podejrzewać można właśnie pompę wtryskową. Zdarza się, że po solidnym dodaniu gazu diesel ciągnie, po czym przy średnich obrotach powstaje dziura w ciągu. Zdarza się, że silnik przerywa i gaśnie, pracuje tak, jakby miał mniej cylindrów niż w rzeczywistości. Najprostszym objawem wskazującym na awarię pompy wtryskowej są wycieki z samej pompy. O ile jednak niemal każdy zużyty wtryskiwacz da się zregenerować, o tyle pompa wtryskowa do 1.9 TDI nadaje się do regeneracji tylko do określonego stopnia zużycia. Dlatego lepiej nie odkładać jej naprawy, bo z czasem może się ona okazać niewykonalna. Zostawmy teraz pompę wtryskową w spokoju, oby nigdy Wam się nie popsuła, i zajmijmy się objawami uszkodzenia, czy jak to woli, zużycia dwumasowego koła zamachowego. Jeżeli auto wyposażone w silnik Volkswagena 1.9 TDI z dwumasowym kołem zamachowym nie chce ruszyć z miejsca po wrzuceniu biegu i mamy wrażenie, jakby sprzęgło ślizgało się, to czeka nas wymiana lub regeneracja dwumasy. Niestety nie jest to tania usługa i zwykle wiąże się także z kosztem sprzęgła, które po prostu warto przy tej okazji wymienić. Tak jak już napisaliśmy, w przypadku silnika 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami trzeba wyjątkowo rygorystycznie przestrzegać terminu wymiany paska rozrządu. Jeżeli dojdzie do zerwania paska, wtedy silnik natychmiast przestaje ciągnąć, ale nawet tych kilka obrotów na biegu jałowym, które wykona zanim całkowicie się zatrzyma, może wystarczyć do uderzenia zaworami w tłoki. Największe uszkodzenia występują, kiedy pasek rozrządu zerwie się podczas jazdy, kiedy w skrzyni manualnej mamy wrzucony bieg i silnik mimo utraty siły napędowej wykona wiele obrotów zanim auto się zatrzyma. To naprawdę poważna sprawa i najlepiej wymienić pasek rozrządu w silniku 1.9 TDI zaraz po zakupie używanego auta, jeżeli mamy jakiekolwiek, choćby minimalne wątpliwości, czy poprzedni właściciel dochował terminu jego wymiany. Jeżeli tłoki silnika po zerwaniu paska spotkają się z zaworami, to uszkodzone zawory trzeba będzie wymienić. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to na zbyt problematyczne, bo same zawory nie są drogie i można je kupić już za około 30 zł za sztukę. Oczywiście mówimy tu o zamiennikach. Niestety przy okazji kolizji zaworów i tłoków może także dojść do uszkodzenia tłoków, a w ekstremalnych przypadkach nawet korbowodów. Wtedy naprawa silnika prawie na pewno będzie nieopłacalna. Nie wierzcie także tym, którzy twierdzą, że skrzywione zawory to nic takiego. Zwykle przy okazji uszkodzenia zaworu wypaca się także głowica cylindrów albo na przykład krzywi wałek rozrządu.
Tak naprawdę po zerwaniu paska rozrządu w silniku 1.9 TDI nie mamy żadnej pewności, co tak naprawdę pozostało nienaruszone. I na koniec jeszcze jedna uwaga. 1.9 TDI, jak większość turbodiesli, lubi wziąć olej. Dlatego warto regularnie sprawdzać jego poziom, szczególnie po długiej wakacyjnej trasie, gdzie diesel pracował pod dużym obciążeniem. Zdziwicie się, jak dużo potrafi ubyć oleju po takiej podróży. A teraz opowiemy Wam o ciekawej usterce, która sugeruje wymianę pompowtryskiwacza, a czasem można ją usunąć samemu, płacąc jedynie za nową usterkę pokrywy zaworów. W silnikach 1.9 TDI zdarza się zjawisko zwane potocznie wypadaniem zapłonów. Oznacza ono tyle, że jeden z cylindrów nie pracuje. Objawy mogą występować stale, ale najczęściej problemy pojawiają się przed rozgrzaniem silnika. Moc spada, a silnik pracuje nierównomiernie. Po otwarciu maski można to dosłownie zobaczyć. Po podłączeniu czytnika do złącza diagnostycznego jeden z tryskiwaczy zgłasza zwykle błąd, a komputer wprowadza mocną korektę dawki paliwa na plus. Wygląda to tak, jakby jeden z pompowtryskiwaczy nie podawał paliwa. Winowajcą w silniku 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami okazuje się jednak nie sam wtryskiwacz, a styki wtyczki wiązki elektrycznej, która znajduje się pod pokrywą zaworów. Dlatego przed decyzją o wymianie wtryskiwaczy zawsze warto zdjąć pokrywę zaworów, wypiąć wtyczki z pompowtryskiwaczy, wyjąć z nich złącza konektorowe i oczyścić je odpowiednim preparatem. Można także przygiąć styki tak, aby ciaśniej do siebie pasowały. Może się okazać, że po takiej rewitalizacji silnik znowu będzie pracował równomiernie. Pozostaje wtedy jeszcze skasować błędy w komputerze. Są też takie objawy, które wyglądają niegroźnie, a mogą świadczyć o znacznym zużyciu mechanicznym silnika. Jeżeli diesel 1.9 TDI bez problemu uruchamia się przy temperaturach otoczenia w okolicach 0 stopni Celsjusza i niższych, a w ciepłe dni występują problemy ze startem, to może to, choć nie musi, oznaczać zużycie tłoków, pierścieni i gładzi cylindrowych, ewentualnie przylgni zaworowych i zaworów, bo one też odpowiadają za szczelność podczas sprężania. Ale żeby diesel lepiej palił w mrozy niż latem? Wyjaśnienie tego zjawiska jest stosunkowo proste. Przy zimnym starcie komputer silnika sprawdza temperaturę i jeżeli jest ona odpowiednio niska, załącza świece żarowe. Jest wiele teorii na temat progowej temperatury załączania świec żarowych oraz czasu ich działania, więc na potrzeby tego poradnika załóżmy, że ta progowa temperatura to plus 8 stopni Celsjusza. Jeżeli po nocy odpalamy naszego diesla i jest chłodniej, to świece żarowe są załączane, ułatwiając rozruch. W cieplejsze dni świece przy zimnym porannym starcie nie działają, bo wedle oprogramowania sterownika silnik powinien sobie poradzić z rozruchem bez ich udziału. Ale jeżeli na skutek mechanicznego zużycia tłoków, cylindrów i pierścieni, ewentualnie zaworów i ich przylgni, sprężanie w silniku jest znacznie obniżone, to nie dochodzi do samozapłonu i poranne uruchamianie diesla jest utrudnione. Jeżeli więc chcesz kupić auto z dieslem 1.9 TDI pod maską i rozrusznik musi podejrzanie dookręcić ciepłym silnikiem, a jednocześnie właściciel zapewnia, że w zimne dni odpalanie jest bezproblemowe, to wskazana jest ostrożność i koniecznie pomiar sprężania w cylindrach. Bo o ile silnik benzynowy da się uruchomić nawet przy bardzo niskim ciśnieniu sprężania i mocnym zużyciu mechanicznym, o tyle diesel jest pod tym względem bezlitosny. Do samozapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej potrzebne jest wysokie ciśnienie w cylindrze. I tego ciśnienia nie da się niczym zastąpić. Oczywiście cały czas zakładamy, że świece żarowe nie pracują podczas rozruchu w ciepłe dni, a istnieją także opinie mówiące o tym, że powinny one pracować aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą silnik temperatury rzędu kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Niezależnie od tego, która teoria jest prawdziwa, to problemy ze startem w ciepłe dni lub już po rozgrzaniu silnika nie są objawem pełnej sprawności technicznej. Na naszej warsztatowej grupie facebookowej pojawił się także wątek Golfa 5 1.9 TDI, którego silnik co jakiś czas nie dawał się uruchomić, czy cieplej, czy zimniej, czy rano, czy w dzień. Wydawało się to kompletnie losowe. Winowajcą okazała się klapa gasząca. Chociaż powszechnie uważa się, że diesle nie mają przepustnicy, to wiele silników wysokoprężnych ma specjalną przepustnicę, która jest cały czas otwarta, natomiast zamyka się podczas gaszenia silnika, co zapobiega jego ewentualnemu rozbieganiu. W tym konkretnym przypadku klapa gasząca, zwana także przepustnicą komfortowego gaszenia, co jakiś czas zacinała się w zamkniętej pozycji podczas gaszenia silnika i nie można go było później uruchomić. Po usprawnieniu klapy gaszącej, a pracę jej siłownika można obserwować bez rozbierania czegokolwiek, potrzebna jest tylko druga osoba, która zgasi silnik podczas gdy będziemy zaglądali pod maskę, Golf znowu odpala za każdym razem. A teraz pora na ważne pytanie. Czy jest jakaś wersja silnika 1.9 TDI, po wykryciu której powinno Wam się zapalić czerwone światło ostrzegawcze w głowie? Tak. Uważajcie na silnik 1.9 TDI o kodzie BXE.
Oznaczenie literowe to pierwsze trzy pozycje w numerze silnika. Z powodu wady materiałowej występuje w nim ryzyko obrócenia panewek korbowodowych i poważnej awarii silnika, po której często nie opłaca się go naprawiać. Jak wyglądają objawy takiej awarii? Najpierw pod maską pojawiają się ciche stuki. Z czasem robią się coraz głośniejsze. W najprostszym przypadku silnik w końcu gaśnie. Pod autem znajduje kałużę oleju, a pod maską dziurę w bloku silnika, wybitą przez korbowóz zablokowany na zatartej panewce. Jeżeli natomiast do awarii dochodzi, kiedy silnik pracuje ze znacznym obciążeniem i mocą, to oprócz stuków pojawiają się stopniowo drgania, aż wreszcie dochodzi do spadku obrotów mimo wciśniętego gazu, aż do zatrzymania silnika i wybicia dziury w kadłubie. Odszyfrowując poszczególne cyfry i litery feralnej serii diesla, chodzi o motor 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami z oznaczeniem BXE. Oficjalnie Volkswagen nie przyznał, co takiego zastosował w tym silniku, że w losowych autach, bo są i takie silniki BXE, które przejeżdżają po 300 tysięcy km bez awarii, zacierają się panewki korbowodowe. Wiadomo natomiast, że feralny motor był montowany w bardzo wielu modelach i w różnych rocznikach, a nie tylko na przykład w Passacie 1.9 TDI czy Golfie. Prawdopodobną przyczyną problemów z panewkami jest chęć zaoszczędzenia na materiale tych panewek, które nie są w stanie wytrzymać wysokich obciążeń, jakie są im aplikowane w turbodieslu, rozwijającym pokaźny moment obrotowy. Podejrzenie to dotyczy szczególnie górnych półpanewek, które przenoszą większe obciążenia podczas suwu pracy każdego cylindra. Ale jest też inny trop, bardzo rozsądny. Chodzi o wymianę oleju w tak zwanym trybie long life. Swego czasu producenci zaczęli rywalizować na jak najdłuższe okresy międzyprzeglądowe, więc nie pasowało im, że na przykład przegląd jest co 30 tysięcy km, a co 15 tysięcy km trzeba wymieniać olej. To najwyraźniej nie było wystarczająco sexy dla nowoczesnej, sprzedażowej retoryki. Powstała więc opcja wydłużonych przerw między wymianami oleju – long life. Jeżeli czemukolwiek lub komukolwiek wydłuża to życie, to z pewnością nie silnikowi. Popytajcie mechaników, a usłyszycie, że wiele silników BXE, w których doszło do obrócenia panewek korbowodów, miało właśnie wydłużone okresy od wymiany do wymiany oleju. I jest to logiczne. Dlaczego? Dlatego, że w samochodach eksploatowanych na krótkich odcinkach w miastach skład chemiczny oleju zmienia się szybko wraz z przebiegiem. W obiegu znajduje się sporo zanieczyszczeń i przedłużanie czasu jazdy do wymiany oleju powoduje odkładanie się ich w kanałach olejowych. A panewki w turbodieslach są ekstremalnie wrażliwe na brak smarowania, szczególnie gdy obciążymy silnik. Tylko że jeżeli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień sprężania, to okaże się, że panewki diesla są już znacznie obciążone, nawet na biegu jałowym, wystarczająco mocno, aby doszło do zatarcia przy przerwie w dostawie oleju. Zanieczyszczone kanały olejowe wydłużają też czas, jaki musi upłynąć od zimnego startu silnika do momentu, kiedy olej nasmaruje panewki i utworzy na nich bezpieczny film. Ta rada dotyczy wszystkich turbodiesli, wszystkich marek. Chcecie jeździć długo? Zapomnijcie o wymianie oleju co 30 tysięcy km. Wykonujcie ją przynajmniej dwukrotnie częściej, a najlepiej co 10 tysięcy km. Tak, to jest jakiś koszt, ale niższy od wymiany silnika, gdyby coś poszło nie tak ze smarowaniem. Została nam jeszcze pokaźna lista rodzajów silnika 1.9 TDI i samochodów, w których go montowano, ale to są tak obszerne zasoby, że musimy zaprosić Cię do kliknięcia linku pod filmem, aby je poznać. Co możemy jeszcze napisać? Silnik 1.9 TDI to jeden z najpopularniejszych i najsolidniejszych diesli na rynku. Szczęśliwy ten, kto ma go pod maską swojego auta, ale pamiętajcie, ten silnik mimo trwałości wymaga dbałości o wymianę lub regenerację części, które się zużywają. Czytaj, regularnych inwestycji w utrzymanie osprzętu w dobrym stanie. Inaczej, jak każdy zaniedbany diesel, będzie emitował nawet kilkakrotnie więcej toksycznych składników w spalinach, niż przewiduje to norma, jaką musiał spełnić w momencie wejścia na rynek konkretnego modelu samochodu. Gdybyś chciał lub chciała tanio ubezpieczyć swoje auto, to link do kalkulatora ubezpieczeniowego znajdziesz pod filmem. Jeżeli Ci się podobało i chcesz być na bieżąco z naszymi produkcjami, to subskrybuj kanał, kliknij dzwonek i polecaj nas swoim przyjaciołom. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia!